wtorkowy serwis rozpoczynamy od relacji z otwarcia wystawy prac nadesłanych na piąty słupski przegląd fotografii. Kolejne kroki skierowaliśmy do Bytowa, gdzie swoje podwoje dla zwiedzających otworzyła mikołajkowa wioska lidera. Dzień zwieńczyliśmy wizytą na konferencji podsumowującej projekt Inwestuj w Słupsku. Teatr Rondo gości od poniedziałku wystawę prac nadesłanych na piąty słupski przegląd fotografii. Spośród 311 zgłoszonych prac do wystawy zakwalifikowały się 52 zdjęcia 39 autorów. Wyeksponowane na ścianach fotografie przyciągały uwagę wielu zgromadzonych na oficjalnym otwarciu gości. Jak Zbyszek wspomniał wcześniej, jest to efekt piątego słupskiego przeglądu fotografii. Taki mały jubileusz. Jakoś dotrwaliśmy do tego małego jubileuszu. W tym roku nam podobało wyjątkowo dużo prac na nasz konkurs, bo prac przyszło aż 311, no, grubo ponad 100 więcej niż w zeszłym roku. A jury, które spotkało się w Łebie na początku listopada, wyłoniło trzech laureatów, ponieważ w tym roku po raz pierwszy podzieliliśmy nasz przegląd na trzy kategorie. Do tej pory temat był dowolny, w tym roku mamy już trzy kategorie. W skład jury weszli Stanisław Składanowski, prezes Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, pani Irena Gałuszka, która jest dyrektorem Miejskiej Galerii Fotografii w Rzeszowie, też członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Są takie miasta w Polsce jak Rzeszów, które mają swoje galerie fotografii, także tutaj mały ukłon do pana dyrektora, może kiedyś doczekamy czegoś takiego w naszym mieście. I trzecim członkiem jury był Zbyszek Sulika, tutaj obecny. Cóż, może tyle. Jury przyznało 3 nagrody główne, 4 wyróżnienia i zakwalifikowało 40, około 50 prac, czy nawet około 60 prac na tą wystawę, 39 autorów. Także myślę, że większość z Państwa, którzy wysłali zdjęcia na nasz konkurs, znajdzie swoje prace tutaj na ścianie. I cóż, życzę miłego oglądania i może wręczymy nagrody. Jury w składzie Stanisław Składanowski, Irena Gałuszka i Zbigniew Suliga nagrodziło trójkę uczestników konkursu czekami opiewającymi na 500 zł. W kategorii fotografia przyrodnicza i krajobrazowa nagroda trafiła w ręce Bogusława Kotlarza. Prace Anny Formeli uhonorowane zostały w kategorii reportaż i fotografia społeczna. Najlepsze fotografie portretowe i kreacyjne wykonał natomiast prezes Słupskiego Klubu Fotograficznego Fotoaktywni Waldemar Michorzewski. Ale, przepraszam, bo to jeszcze nie koniec nagród, ponieważ w imieniu pana Stanisława Składanowskiego, prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, który niestety musiał opuścić na chwilę nasz kraj, chciałbym w jego imieniu wręczyć dyplom dla pani Anny Formeli za wysoki poziom artystyczny i tak dalej, i tak dalej. Jurorzy przyznali również 4 wyróżnienia dla Krzysztofa Sokali w kategorii fotografia przyrodnicza i krajobrazowa, Rafała Krzyżanowskiego za reportaż i fotografię społeczną oraz Tomaszów Iwańskiego i Kellera za fotografię portretową i kreacyjną. W minioną niedzielę na bytowskim rynku stanął 400-metrowy namiot. Można w nim było podziwiać efekty pracy osób, które otrzymały wsparcie w ramach programu LIDER. Organizatorem imprezy była lokalna grupa działania Partnerstwo do Rzecze Słupi. Od godziny 10.30 do 15.30 odbyły się warsztaty rękodzielnicze, tkackie i z przygotowywania ozdób choinkowych. Były też animacje i zabawy dla dzieci oraz kiermasz upominków świątecznych. Zaprezentowali się m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Bytowskiego Centrum Kultury, Teatr Młodych Gotów z Czarnej Dąbrówki czy Bractwo Rycerzy Grodu Chocimierza z Tuchomia. W tym projekcie chcemy otworzyć 17-wieczny regiment, czyli oddział Kaszubów. Nawiązujemy tutaj zwłaszcza do XVII wieku, kiedy to Kaszubi uczestniczyli w słynnej Ocieczy Wiedeńskiej, wspomagając wojska jego mości Jana III Sobieskiego. Celem tego projektu jest ubranie zarówno kobiet, jak i mężczyzn w ubiór XVII-wieczny, zarówno taki paradny, w którym ja w tej chwili jestem, jak i strój taki bardziej militarny, wojskowy. Więc w ramach tego projektu mamy kompletne ubrania od głowy do stóp, czyli mamy tutaj żupany, mamy kontusze, delie, buty, czyli kozaczki, mamy tutaj pasy, a więc kompletnie również w ramach uzbrojenia są to muszkiety, szable, etc.
Z takiego pomysłu da się po prostu żyć? Czy państwo czymś zupełnie innym zajmują się na co dzień? To nie jest nasza praca, to jest nasze hobby. To jest nasze drugie życie. Po pracy. Tak, to jest dobry sposób, żeby sobie troszeczkę pozwiedzać i nie być samemu przy tym zwiedzaniu. Spotykamy się z bardzo różnymi ludźmi z całej Polski, z różnymi ludźmi z zagranicy, ponieważ u nas to twórstwo zaczyna troszeczkę bardziej, coraz szerzej się tworzyć. A na zachodzie okazuje się, że oni już zamykają tą drogę, to twórstwo, ponieważ ten przemysł nie pozwolił na to, żeby dalej działać. Muszą się zamykać w jakichś malutkich grodach, które też jakich projektów stworzyli i wolą tak jak u nas, na otwartym polu, w namiotach, przy ogniu, gdzie samemu trzeba sobie tą strawę uważać, pójść na bitwę bez względu na pogodę, często bez prysznica, szukać ustronnego miejsca. I stwierdzili też, że wolą przyjeżdżać do nas, że te imprezy u nas są ciekawsze i lepiej to wygląda. Miłośnicy poszukiwania skarbów mogli wziąć udział w warsztatach geocachingu. Były przejażdżki wozem zaprzęgniętym w konie, natomiast wokół rynku krążyły także mikołaje na koniach mechanicznych, czyli motorach. W specjałach kuchni polowej znalazły się takie przysmaki jak barszcz czerwony, pierogi, żurek czy bigos. Co tutaj dzisiaj się dzieje i z jakiej okazji to wszystko tutaj stanęło? Dzisiaj mamy mikołajkową wioskę lidera. To jest impreza, która się powtarza w 6 miejscach województwa wczoraj i dziś. I jest to okazja do zaprezentowania efektów pracy lokalnych grup działania, które funkcjonują w ramach programu LIDER i aktywizują mieszkańców obszarów wiejskich. Dlaczego akurat Bytów? No Bytów jest na obszarze Partnerstwa do Rzeczy Supi największym miastem, na terenie którego funkcjonujemy. Mieszka tu najwięcej mieszkańców, których łatwo jest zaprosić do jednego miejsca, stąd właśnie w tym centralnym miejscu partnerstwa organizujemy wioskę. No i rzeczywiście widać, że frekwencja dopisuje. Proszę powiedzieć, co goście tutaj mogą robić? My przygotowaliśmy stoiska, gdzie można nabyć świąteczne prezenty dla swoich bliskich. To są produkty wykonywane przez naszych rękodzielników z obszaru partnerstwa, więc produkty lokalne, bardzo cenne, wysmakowane. Mamy również warsztaty zdobienia bombek, wykonywania aniołów z masy gipsowej, przygotowywania ozdób świątecznych, zdobienia pierników, więc dużo takich rzeczy animacyjnych dla dzieciaków. Ale przez to właśnie chcemy zachęcić też do posłuchania o tym, co mamy do powiedzenia o programie LIDER. Jakie projekty finansowaliśmy przez tych ostatnich kilka lat, jak wiele mieszkańcy wsi sami zrobili, bo tak naprawdę nasza fundacja pomaga mieszkańcom w tym, żeby oni sami mogli realizować bardzo ciekawe projekty i w ten sposób wpływać na to, żeby jakość życia na wsi nie była gorsza od jakości życia w mieście, żeby się dużo działo, ludzie mieli co robić, chcieli tam mieszkać. W trakcie niedzielnej imprezy zostały ogłoszone wyniki konkursu Pochwal się projektem, którego zwycięzcą został Bytów. Nagrodę odebrał burmistrz. Panie burmistrzu, co to za projekt? Widzę, że pierwsze miejsce, 750 zł, tak? Dobrze, proszę powiedzieć o projekcie, dlaczego warto było go zrealizować i co w jego ramach się odbywało. Projekt pod nazwą budowa skateparku w miejscowości Świątkowo to inwestycja, która od wielu lat była oczekiwana, zwłaszcza przez najmłodszych, przez tych, którzy na deskorolkach szukali swego miejsca. Pobudowaliśmy fontannę w Bytowie i pomyśleli niektórzy, że to jest to miejsce. Cieszę się, że udało nam się coś innego zaproponować, nie fontannę, a prawdziwy skatepark i to blisko Bytowa, bo w Świątkowie za dosyć duże pieniądze, ponad 500 000, pewnie byśmy sami tej inwestycji nie zrealizowali, gdyby nie dofinansowanie z programu LIDER. 75% to bardzo istotne, wysokie dofinansowanie. Ja w imieniu wszystkich skejtowców chciałbym podziękować tym, którzy zdecydowali, że otrzymaliśmy. O, Mikołajów mamy na motorach, panie redaktorze. Proszę powiedzieć, czy brał pan już sam udział w jeżdżeniu na rolkach czy na deskorolce w tym skateparku? Nie, nie brałem i pewnie się nie zdecyduję. Niestety, to jest chyba dyscyplina, która wymaga dużej sprawności, a u ludzi młodych to ona, ta sprawność jest zwykle rzeczą naturalną. Jeszcze może jakieś projekty w najbliższym czasie? Coś możemy już się pochwalić, czy może nie ta pora roku? Będziemy się przygotowywali z dalszym uatrakcyjnieniem jeziora Jeleń. To nasze kąpielisko, które jest naszą perełką. Poza tym chcielibyśmy w naszych miejscowościach dookoła Bytowa jeszcze zakończyć takie inwestycje drobne związane z budową sal wiejskich.
Lider, każdy jest dla nas ważny. To hasło przyświecało niedzielnej imprezie w centrum Bytowa. Mikołajkowa Wioska była podsumowaniem ostatnich 5 lat wdrażania lokalnej strategii rozwoju w 19 gminach Pomorza Środkowego. W ciągu kilku godzin przez bytowski rynek przewinęło się kilka tysięcy osób. We wtorek odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu Inwestuj w Słupsku. Projekt ten ma na celu utworzenie w mieście korzystnych warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw, których w naszym regionie działa już blisko 13 tysięcy. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem prezydenta Słupska Roberta Biedronia, który zachęcał, by miasto jeszcze bardziej otworzyło się na inwestycje. Ta współpraca musi być również ścisła z naszą wspaniałą nową Radą Miasta. To jest dla nas wszystkich wielkie wyzwanie, więc zaczynamy tę pracę od nowej kadencji i jestem przekonany też, że nasi radni, rada też z wielkim entuzjazmem będzie do tej pracy podchodziła. Będziemy pracowali nad strategią miasta 2016-2022 i ta strategia musi być opracowywana we ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, także tymi małymi i średnimi. To nie może być strategia, która będzie oderwana od rzeczywistości. To musi być strategia, która będzie realnie odpowiadała na zapotrzebowanie naszych przedsiębiorców działających tutaj na terenie naszego miasta. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja nowego konkursu Wystartuj w Słupsku, którego celem jest wsparcie dla absolwentów szkół wyższych tworzących własne firmy i lokujący je w słupskim inkubatorze technologicznym. Zgodnie z założeniami programu podmioty zakwalifikowane do udziału objęte zostaną wsparciem w formie pokrycia opłat za wynajem biura w słupskim inkubatorze technologicznym oraz opłat za media i usługi szkoleniowe. Dodatkowo otrzymają wsparcie doradcze. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.